Niech będzie pochwalony Ojciec Niebieski, Jezus Chrystus i Duch Święty, teraz i zawsze. Ojcze Niebieski, na dzisiejszy dzień wybieramy, by we wszystkim Ciebie uwielbiać. Wybieramy, by we wszystkich naszych działaniach szukać Twojej woli, bo chcemy być silni Twoją siłą i chcemy być silni Twoją miłością. Rozważanie Ewangelii według świętego Jana. Rozmnożenie chleba przez Jezusa. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą do Niego, rzekł do Filipa: skąd kupimy chleba, aby oni się posilili? A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z uczniów jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego: jest tu jeden chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. Lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zatem rzekł: każcie ludziom usiąść. A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do 5000. Jezus więc wziął chleby i, odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym, podobnie czynił z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomki z 5 chlebów jęczmiennych, które zostały po spożywających, napełnili 12 koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił Jezus, mówili: ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać go, aby go obwołać królem, sam usunął się znów na górę. Jezus w cudowny sposób nakarmił ogromną ilość ludzi, rozmnażając chleb i ryby. Uczynił to, bo żal mu było głodnych ludzi, którzy podążali za Nim. Po tym cudzie święty Jan opisuje cud drugi, chodzenie Jezusa po jeziorze. Rozmnażając pokarm i chodząc po jeziorze, Jezus pokazał, że potrafi zrobić to, co chce, zarówno z chlebem, jak i ze swoim ciałem. W ten sposób przygotował ludzkie umysły i serca na przyjęcie trudnej do zrozumienia prawdy, że pod osłoną chleba i wina będzie dawał swoje ciało i krew rzeszom ludzkim. Wszystko będzie możliwe dla Jego boskiego miłosierdzia połączonego z boską wszechmocą. Módlmy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Boże Wszechmogący, umiłowany Ojcze Niebieski, wszystko, z czym będę musiał się dzisiaj zmierzyć, wszystkie troski, wszystkie zmartwienia, wszystkie zadania, ale i też wszystkie przyjemności, radości, sukcesy, oddaję Tobie. Tobie powierzam wszystkie moje pragnienia, wszystkie moje oczekiwania, wszystko to, co nazywam moje
i chcę dla siebie to, co Ty dla mnie przygotowałeś. Przyjmuję z pokorą i z miłością to wszystko, czym chcesz mnie dzisiaj doświadczyć. Przyjmuję z miłością i pokorą to wszystko, co mnie dzisiaj spotka. Przepraszamy, Ojcze Niebieski, za nasze słabości i grzechy. Prosimy, abyś nas chronił od pokus i złego. Błogosławił nasze życie, chronił i umacniał w miłości. Ojcze, pozwól mi właśnie spędzić ten dzisiejszy dzień w Twoich ramionach, w Twoim pokoju, w Twojej miłości. Amen. Boże miłosierny, z pokorą przyjmuję Twoją wolę dla mnie i z ufnością powierzam Ci swoje życie, bo nie chcę przeżyć ani chwili dłużej bez Ciebie. Dziękuję Ci, mój Ojcze, i uwielbiam Cię we wszystkim, czym mnie doświadczyłeś, i oddaję Ci się całkowicie. Pomódlmy się za potrzebujących i głodnych. Bóg dał ludzkości tyle pożywienia, by nikt nie umarł z głodu. To nie brak pożywienia zabija, lecz brak miłości, który przejawia się w braku współczucia i braku wysiłku, by się podzielić. Cudowne nakarmienie tłumu przez Jezusa pokazuje, że można nakarmić głodujących, jeśli się tylko coś dla nich chce zrobić. Módlmy się. Ojcze Niebieski, spójrz łaskawie na ubogich, głodnych i w potrzebie. Niech niczego im nie zabraknie. Niech nikt nie chodzi głodny i niech nikt nie mówi o sobie, że jest ubogi. Twoja moc jest tak wielka, że umiesz zmienić życie każdego człowieka. Więc daj im to, czego potrzebują. Panie Jezu, powierzamy Ci wszystkich ubogich. Prosimy zwłaszcza za tymi, którzy życie spędzają w biedzie, w głodzie, w samotności, w nieszczęściu. Modlimy się za biednych. Przyjdź im z pomocą, ogrzej ich serca, ratuj w utrapieniu, a nas naucz dzielić się z potrzebującymi. Niech nie zabraknie serc wrażliwych na wszelką ludzką biedę. Jezu, pełen miłosierdzia, ufamy Tobie. Amen. Kochani, ci, którzy żyją nadzieją, widzą dalej. Ci, co żyją miłością, widzą głębiej. Ci, co żyją wiarą, widzą wszystko w innym świetle. Życzę Tobie uśmiechu z rana, szczęścia w południe, wieczorem wspominaj ten dzień spędzony cudnie. Niech urok porannej chwili do zmroku w sercu Twym gości. Modlę się do Ciebie, Ojcze Niebieski. Błogosławię Cię, Ojcze Niebieski, to dzięki Twojej woli jestem tu na ziemi. Usunąłeś z mych oczu zasłony i pozwoliłeś mi widzieć prawdę. W swojej nieskończonej miłości wypełniłeś me serce pokorą i miłością. Dzięki Ci składam za Twą nieskończoną dobroć. Mój Ojcze Niebieski, ofiaruję Ci każdą chwilę mojego życia, każdy mój oddech, każdy mój gest. Ty wypełniasz moje serce spokojem, miłością i radością. Spokojem, miłością i radością, które nie przemijają, których jedyną przyczyną jesteś Ty. Spokojem, miłością i radością,
przy których ziemskie doświadczenia wydają się jak sen. Ojcze niebieski, spraw, aby wszyscy ci, którzy szukają Ciebie, znaleźli w Tobie schronienie. Daj im odwagę, aby dla Ciebie porzucili to, co wydaje się, że oddziela ich od Ciebie. Daj im wiarę, że nic i nikt nie może nas oddzielić od Twojego miłosierdzia. Pozwól im przebywać w Twojej cichej obecności, teraz i na wieki wieków. Amen. Świeci słonko znów na niebie, świeci dla mnie i dla Ciebie. Niesie radość, na to liczę, więc miłego, spokojnego dnia Ci życzę. Błogosławionego dnia życzę, słońca w sercu. Panie Jezu Chryste, Królu nieba i ziemi, Synu Boga żywego, zmiłuj się nad tym domem, strzeż jego mieszkańców. Niech Twoje boskie błogosławieństwo towarzyszy im wszędzie. Niech Duch Święty oświeca ich myśli i serca. Błogosław ten dom i od złego osłaniaj, aby do niego żadne nieszczęście się nie zbliżyło. Amen. Bóg zapłać za wysłuchanie i wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Duch Święty Modlitwy. Zostań z Ojcem Niebieskim, Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym. Szczęść Boże.